w dzisiejszym odcinku. Jestem wykończony. Przyjechaliśmy właśnie z mety naszej wędrówki, z Marjayoun. Ciężko było tutaj znaleźć nocleg. $100. It's not that cheap, like a bed for a dog. Nie sądziłem, że takie będą problemy. Żużu kroi tort pożegnalny. Poraniła sobie dziąsła i zęby i krwawiła, że trzeba po prostu wziąć na klatkę, no i ochłonąć. Pożegnałem się z moją ukochaną rodziną. Nie wypełnili wszystkich formalności i trzeba było wyjaśniać. Hej, Gabi. Jutro pakowanie i lecimy do Polski. Nie wiem, ryczeć mi się chce. To jest po prostu coś niesamowitego. 2500 w dupie. Kilkanaście hoteli odmówiło nam noclegu. Jestem potwornie zmęczony. Ona jest smutna, ja jestem smutny. No a za momencik idziemy z Habi do lekarza. Czyli muszę przejść całą procedurę, tak jakbym przyleciał do Libanu. Tam spędzi najbliższy czas. Trudno powiedzieć, jak długo to wszystko zajmie. Będę znowu musiał szukać miejsca dla nas na nocleg. Wszystko jest naprawdę się skomplikowało na maksa. Ale myślę, że i tak Habi będzie musiała tutaj na dłuższy czas zostać. Więc koszty, koszty, koszty. Coraz bardziej dociera do mnie, że ona tutaj zostaje i no niestety mamy opóźnienie pół godziny. Kamunia! Cześć piesku! Cześć kochanie! Kto to się schował? Kto się schował przede mną? Nie wypełnili wszystkich formalności i trzeba było wyjaśniać. No a dzisiaj już nie ma wybacz, trzeba zająć się przygotowaniami do powrotu, do kolejnej próby powrotu. Do zobaczenia kochanie, do zobaczenia w Polsce moje szczęście. Każda nowa wyprawa to podróż w nieznane. Mogę próbować przewidywać to, co spotka mnie na szlaku, mogę zabrać dodatkowy ekwipunek, mogę tworzyć scenariusze tego, co się wydarzy, ale prawda jest taka, że nigdy nie będę w stanie przygotować się na wszystko. Od pewnego momentu po zaspokojeniem najpotrzebniejszego sprzętu nie robię nic. Dzięki temu przeżywam chwile, których nawet w najśmielszych marzeniach nie byłbym w stanie sobie wyobrazić. Droga sama decyduje o tym, co się wydarzy. Kiedy stanąłem na starcie nowego szlaku, nawet nie przypuszczałem, jak wyjątkową historię napisze dla mnie los. Witam serdecznie na starcie mojej kolejnej wędrówki tu w miejscowości Andaqet, która jest położona blisko z granicą z Syrią na północy. Rozpocznę spełnienie swojego kolejnego marzenia. Zawsze kiedy stawiam pierwszy krok, wiem, że wszystko jest przede mną. Czuję podekscytowanie i energię, którą daje mi radość do bycia na szlaku. Tym razem było podobnie, ale nie tak samo. Gdy przeszedłem kilkaset pierwszych metrów, usłyszałem szczekanie. Chwilę później podbiegła do mnie biało-czarna suczka, radośnie merdając ogonem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że stanie się moim towarzyszem w wędrówce, która nie skończyła się do dziś. Nie byłem zaskoczony. To nie pierwszy raz, gdy dołączył do mnie pies. Często na szlaku przez kilka lub kilkanaście kilometrów podążały za mną psy. Jednak pod koniec dnia zawsze wracały do domu. Z tym psem było inaczej. Tuli się strasznie do mnie, potrzebuje czułości piesek, tak. Dotarła ze mną na metę pierwszego etapu do miasteczka Qoubaiyat i nie zamierzała wracać. Zacząłem więc pytać ludzi, czy nie znają tego pieska. Jeden mężczyzna zadzwonił nawet do miejscowości, z której wyruszyłem, ale stwierdził, że w Libanie jest mnóstwo bezpańskich psów i nikt nawet nie będzie jej szukał. Poszedłem spać, myśląc, że piesek wróci na noc do domu, o ile takowy posiada. Jednak gdy rano wyszedłem przed dom, pies czekał na mnie, znowu radośnie merdając ogonkiem. Powędrowaliśmy więc razem dalej. Mogę ruszyć dalej, oczywiście nie sam. Pies czekał na mnie przed domem od rana. No i tutaj już szaleje, cieszy się, merda ogonkiem. Chyba to jest pies wędrowiec albo pies przewodnik. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić z tą psiną. Uznałem, że po drodze będę pytał, czy ktoś by jej nie przygarnął. lubiłem tego pieska od samego początku, a już drugiego dnia nadałem jej imię. No ale no i mam problem z nią, no. Mam z nią problem, bo nadałem jej imię Habibti, a w skrócie Habsia. Więc no, zaczynam się do niej przyzwyczajać, ona też chyba do mnie bardzo się przywiązuje. Więc no, będzie problem. Trzeba będzie jej znaleźć jakiś dom tutaj, zanim wyjadę, no bo jak ją zabrać ze sobą do Polski? Bardzo się polubiliśmy, naprawdę na każdym postoju przychodzi do mnie, tuli się, chociaż teraz padła i śpi. Przez pierwsze kilka dni uczyliśmy się siebie nawzajem. Gdy rozkładałem materac i śpiwór, Habi chętnie zajmowała na nim miejsce jako pierwsza. Trochę potrwało, zanim nauczyłem ją, żeby spała obok mnie. Nie byłem przygotowany na wędrówkę z psem. Jedyne, co mogłem jej zaoferować, to mój ręcznik, który do końca wędrówki stał się jej posłaniem. Kolejne dni to wędrówka po ciężkim terenie. Wspinaliśmy się na wysokie góry, na których zalegał jeszcze mokry śnieg. Zmagaliśmy się z paskudną pogodą, silnym wiatrem i deszczem. Cali przemoczeni i zmarznięci pokonywaliśmy rwące rzeki. Jednak okazało się, że zmagania z naturą nie były wcale najtrudniejsze. Większym wyzwaniem okazało się znalezienie noclegu dla naszej dwójki. Często pies nie był mile widziany w domu, więc Habi często spała na zewnątrz lub na balkonie. Mimo wszystko spotykaliśmy również życzliwych ludzi, którzy otwierali dla nas swoje domy i serca. Gdy po 2 dniach fatalnej pogody, cali przemoczeni, dotarliśmy do wsi Kfar Bebnin, uratowała nas kobieta o imieniu Aminy. Przez 2 dni przeczekiwaliśmy w jej domu fatalną pogodę. Amina stała się dla nas jednym z wielu aniołów na tym szlaku, a czas spędzony z nią i jej rodziną zapamiętam na zawsze. Kolejne dni były dla nas łaskawe. Pogoda się poprawiła, a my mogliśmy wędrować i zachwycać się pięknem libańskiej przyrody. Szlak, choć na pozór wydawał się łatwy, dostarczył nam sporo wrażeń. Nie spodziewałem się, że będziemy musieli mierzyć się z trudnościami, które napotykaliśmy po drodze. Gdy weszliśmy do Doliny Qadisza, musiałem dostosować tempo do psa, który pod wpływem rosnącej temperatury zaczął słabnąć. Pojawiły się też trudności w postaci drabiny czy bardzo stromych zejść, na których Habi sobie nie radziła. W trudniejszych fragmentach pojawiły się łańcuchy, a wiosenne roztopy sprawiły, że górskie potoki zamieniły się w rwące rzeki. Poradziliśmy sobie jednak ze wszystkim i bezpiecznie wędrowaliśmy dalej. Za nami ostra przeprawa tam przy wodospadzie. Było naprawdę potężnie ostre zejście w dół i dla mnie to nie był może jakiś problem. Zresztą były tam łańcuchy, ale pies strasznie się bał. Myślałem, że nie zejdzie. Musiałem się wrócić po nią, jakoś tak ją uspokoić i w końcu pies jakoś się przemógł i zbiegł na dół, także jest naprawdę dzielna. Za Wadi Qadisza w miejscowości Bsharri udało mi się przez przypadek kupić obroże i smycz. Te 2 elementy pomogły nam bardzo w dalszej wędrówce. Teraz ludzie, widząc Habi dreptającą w obroży, nie przeganiali jej, jak to było dotychczas. Nareszcie podczas zakupów mogłem zostawić ją na zewnątrz i spokojnie kupić potrzebne produkty. Każdy kolejny dzień zbliżał nas do siebie. Nasza więź się pogłębiała. Razem wędrowaliśmy, spaliśmy, jedliśmy i poznawaliśmy siebie nawzajem. Habi to radosny, kochany pies, wspaniała towarzyszka wędrówki, a do tego uwielbiająca śnieg. Przemierzając kolejne kilometry, Habi chroniła mnie przed dzikimi zwierzętami oraz innymi psami. Ja natomiast broniłem jej przed psami pasterskimi, które w grupie próbowały nas atakować. Odszedł tutaj jakiś pies i Habcia hulnęła stąd, wybudziła mnie. Ciabnęła takiego psa tutaj w tyłek. No, pokazała charakter. Problemem okazało się również zdobywanie jedzenia. W górskich wioskach sklepy nie były zbyt dobrze zaopatrzone, więc nasze menu nie było zbyt wyszukane. Habi zadowalała się tuńczykiem z puszki, jajkami oraz chlebem z humusem. Nauczyliśmy się też omijać zakazy, które uniemożliwiały nam noclegi pod dachem. W 3 guesthouse'ach odmówili mi noclegu z psem. Gdy znajdowałem pensjonat lub nocleg w klasztorze, kiwałem tylko głową, że pies będzie spał na zewnątrz, ale gdy tylko kończyło się wieczorne nabożeństwo, a siostry szły spać, przemycałem Habi po cichu do pokoju. Każdy kolejny dzień zbliżał nas do siebie jeszcze bardziej, ale ja stawałem się smutny. Wiedziałem, że wędrówka kiedyś się skończy. Zrozumiałem też, że znaleźć dom dla Habi w Libanie będzie ogromnym wyzwaniem. Jedyne co mogłem zrobić, to po zakończeniu szlaku wrócić na jego start do miejscowości Andaqet i jeszcze raz poszukać domu i właścicieli Habi. Ale wtedy zdarzył się cud. Moje relacje na Facebooku, w których opisywałem swoje przygody na szlaku, sprawiły, że otrzymałem mnóstwo wiadomości i pytań o psa. Wielu z Was zadawało mi pytanie, co zrobię z Habi po zakończeniu wędrówki, a jeszcze więcej osób oferowało pomoc. Doszło też do zorganizowania zbiórki, z której środki miały być przeznaczone na zorganizowanie przyjazdu Habi do Polski. Dostałem też kontakt do ludzi z Libanu, którzy mogliby pomóc mi we wszystkich formalnościach i procedurach. To wszystko sprawiło, że zapomniałem o pomyśle powrotu do Andaqet i rozpocząłem działania prowadzące do zabrania psa do Polski. No ale podejmuję wyzwanie, no nie zostawię jej tutaj. Tak bardzo się zżyłem z tym psem, że nie wyobrażam sobie, żeby ją tutaj porzucić. Gdy dotarliśmy do miejscowości Tannourine, postanowiłem znaleźć transport do polecanej mi kliniki weterynaryjnej, w której mógłbym rozpocząć formalności związane z organizacją dokumentów potrzebnych podczas transportu psa. Ogromną pomoc okazała nam kobieta o imieniu Nancy, która ugościła nas w swoim domu i znalazła dla nas samochód, którym następnego dnia pojechaliśmy na pierwsze badania i szczepienia Habi. Nancy poleciła nam również nocleg w klasztorze nieopodal miasta, w którym spędziliśmy 2 cudowne dni. W klinice mieszczącej się w mieście Kaslik nieopodal Bejrutu załatwiliśmy wszystkie sprawy i umówiliśmy się na kolejną wizytę, na którą mieliśmy się stawić tuż po ukończeniu szlaku. Udało nam się załatwić pierwszą wizytę, odrobaczanie, badanie. Habi jest zdrowa, wszystko z nią ogólnie jest ok. Następna wizyta mniej więcej za 2 tygodnie, będzie już kolejna szczepionka. Też umówiłem się, że porządnie Habi wyszorują, umyją ją, więc cała procedura została już rozpoczęta. Kolejnego dnia wróciliśmy na szlak i niespiesznie wędrowaliśmy na południe. Szlak zachwycał nas każdego dnia. Mogliśmy podziwiać przyrodę, bogatą historię Libanu i spotykać mieszkańców tego niezwykłego kraju. Minęliśmy też kilka rezerwatów przyrody, w których mieliśmy okazję podziwiać symbol Libanu, piękne i wyjątkowe cedry. Pokonując szlak, niekiedy zmagaliśmy się z drobnymi trudnościami. Czasem w słońcu, czasem w deszczu, śpiąc w pensjonatach, namiocie lub w innych przypadkowych miejscach. Podziwialiśmy piękne krajobrazy, cuda libańskiej przyrody, wodospady, formacje skalne. Przekraczaliśmy też kolejne górskie potoki. Habi okazała się wspaniałym, lojalnym towarzyszem podróży, która podobnie jak ja kocha wędrować. Często mogłem obserwować jej zabawę na śniegu, a gdy na horyzoncie pojawiał się piękny widok, przystawała wtedy i patrzyła, jak w oddali natura stworzyła tak niezwykłe obrazy. Szliśmy więc przed siebie jak dwoje najlepszych przyjaciół, którzy właśnie teraz przeżywają najpiękniejszą przygodę życia. Ostatnie dwa etapy musieliśmy pokonać z przewodnikiem. Szlak biegł tutaj blisko granicy z Syrią oraz okupowaną Palestyną i teren ze względów bezpieczeństwa był w tym miejscu kontrolowany przez wojsko. Wyposażeni w stosowne pozwolenia, pod opieką cudownego człowieka o imieniu Mehdi, z widokiem na majestatyczną górę Hermon pokonaliśmy ostatnie kilometry. Po 26 dniach wędrówki stanęliśmy na mecie szlaku w miasteczku Marjayoun. Można by było powiedzieć, że tu skończyła się nasza przygoda. Jednak przed nami jest kolejna, myślę, że dużo trudniejsza, ale dzięki Tobie, dzięki Wam, kochani, za to, że wspieracie nas dobrym słowem i też finansowo. Myślę, że będzie nam łatwiej. Jesteście kochani, jesteście naszymi aniołami szlaku. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się wszyscy w Polsce razem z Habi. Pożegnaliśmy się z Mehdim i wyruszyliśmy w drogę, która okazała się dużo trudniejsza niż przebyty właśnie przez nas szlak. Habi bardzo źle zniosła dwa ostatnie etapy. Z powodu wysokich temperatur i dość szybkiego tempa ledwo doszła do mety. Całą drogę przespała na tylnej kanapie samochodu. Wieczorem dotarliśmy do miasteczka Beit Meri, które położone jest na wzgórzach w pobliżu Bejrutu. Tu spotkały nas pierwsze trudności. O, jestem wykończony. Wczoraj przyjechaliśmy z Marjayoun tutaj do Beit Meri. To jest takie małe miasteczko położone na wzgórzu, z którego widać cały Bejrut. Kilkanaście hoteli odmówiło nam noclegu. W końcu zacząłem szukać przez Airbnb. Nikt nie odpisywał. W końcu jeden człowiek się odezwał, zgodził się przyjąć mnie z psem. No ale później był problem z aplikacją i nie mógł potwierdzić rezerwacji, a co za tym idzie, portal nie udostępnił numeru telefonu ani lokalizacji. Miałem już wstępnie zapłacone za mieszkanie, no i w efekcie finał był taki, że musiałem zostać w domu Alego. Tam spędziliśmy noc, a rano udało mi się tutaj odnaleźć to mieszkanie. Wszystko się jakby ułożyło. Jesteśmy w pięknym, wielkim domu. Naprawdę jest tutaj mnóstwo korytarzy, pokojów. Za momencik Ci pokażę, jak to wygląda. No a dodatkowo jeszcze uszkodziła mi się karta SIM, więc na mieście nie mam dostępu do internetu, ale jest tutaj Wi-Fi, więc nie ma jakiegoś większego problemu, tylko na ulicy czasem przydałoby się mieć dostęp, żeby coś tam sprawdzić. No a za momencik idziemy z Habi do lekarza. Też trzeba ją wyczyścić, bo jest cała umorusana po szlaku, cała brudna, więc trzeba z niej zrobić pięknego psa. Wczoraj też mieliśmy pierwsze spotkanie właśnie z Alą, u którego spaliśmy, i on ma 6 psów, które przygarnął, no i były pierwsze już zapoznania z jego psami, tak żeby Habi mogła się komfortowo tam czuć, żeby inne psy ją zaakceptowały. Tam spędzi najbliższy czas. Trudno powiedzieć, jak długo to wszystko zajmie. Wstępnie ustaliliśmy, że od 3 do 4 miesięcy, ale bardzo możliwe, że się to wszystko uda przyspieszyć. Natomiast teraz jest to w trakcie sprawdzania, bo się okazuje, że przepisy unijne nie są ujednolicone i na przykład oni mają doświadczenia z transportem psów do Belgii i Francji, tam jest inaczej. W Polsce najprawdopodobniej będzie inaczej, no ale myślę, że i tak Habi będzie musiała tutaj na dłuższy czas zostać. A teraz pokażę Ci to mieszkanie, no a my wybieramy się z Habi do lekarza. Więc tutaj jest mały salonik, w którym przed chwilką siedziałem. Wychodzimy na korytarz i pokonujemy długi szlak. Po lewej jedna sypialnia, druga sypialnia, łazienka, tutaj coś w rodzaju takiego saloniku, tutaj drzwi wejściowe, Habsia i wielki, naprawdę wielki salon. Tutaj są moje graty, a stąd chodzimy dalej do drugiej łazienki, tam się już biorą moje ciuchy. Tutaj mamy kuchnię i znowu wychodzimy na korytarz. 2 tarasy, tutaj jest jeden z takim widokiem, a po drugiej stronie tam kolejny przy kuchni. Następnego dnia spotkaliśmy się z ludźmi, którzy zaoferowali pomoc i opiekę nad Habi. Ustaliliśmy wszystkie szczegóły i cały plan działania, a ja upewniłem się, że Habi zostanie w dobrych rękach. Ze strony Adrien, Karolin i Ala dostaliśmy mnóstwo wsparcia i zapewnienie, że zajmą się wszystkim, a gdy cała dokumentacja będzie kompletna, a Habi gotowa do drogi, będę mógł przylecieć do Libanu ponownie i zabrać ją ze sobą do Polski. They have a section for animals. They have everything. Like you can buy everything you want for your house or whatever. It's like a very big complex. It's much cheaper and they have good quality stuff. So I'll go buy her a comfortable bed, not like the super cheap ones because it's not gonna be comfortable for her, especially for the travel. I'll buy a good one for her and then you can change in Poland if you want. I'm gonna check from Frankie. وأنا يمكن بعرف حدا عنده كايج مستعمل. بدي أشوف قد كم سنتيمتر. She needs a cage size 6. I just want to see how much. Actually, Phoebe Patriotics. But of course, in pink color. Yeah, that's gonna be hard to find, I think. But I'll try. You need size 6. $100. So cage. Heidi Sabahin. Okay. Heidi Sabahin. Yani size 6. هيدي 6 أو 7. ما بتعرفي عم تعمل بالمتر. مارس 2022. هلا السنة يمكن شوي. شوفي هيدي. مالي شوفي هيدي. أول سي. شفتي هيدي اليوم؟ There was okay. Sidekick is with Ala. Kolejne dni mijały szybko i pracowicie. Chciałem załatwić jak najwięcej spraw przed moim wyjazdem do Polski. Nasi przyjaciele pomogli nam załatwić kolejne badania i szczepienia w klinice. Gabi zyskała nowy wygląd w psim spa, ale przede wszystkim czas spędzaliśmy na byciu razem. Czułem już mocno, że lada chwila rozstaniemy się na dłuższy czas. Coraz bardziej dociera do mnie, że ona tutaj zostaje i chyba ona to czuje też. Ona jest smutna, ja jestem smutny. Ale póki co mamy jeszcze 3 dni dla siebie, więc wykorzystamy to jak najlepiej. Ostatnie dni spędziliśmy na regeneracji po trudach wędrówki, spacerach i byciu razem. Poznaliśmy też mnóstwo ludzi z okolicy i przez te kilka dni poczuliśmy się tutaj jak w domu. Po początkowych problemach wszystko zaczęło układać się dobrze. Na każdym kroku spotykaliśmy się z życzliwością i wsparciem. Beit Meri to spokojne, bardzo przyjemne miasteczko, a punkt widokowy, z którego mogliśmy podziwiać cały Bejrut, stał się naszym ulubionym miejscem. Spłynął nieubłaganie i w końcu przyszedł dzień, w którym odprowadziłem Habi do jej tymczasowego domu. Choć wiedziałem, że wszystko się ułoży, pożegnanie było dla mnie bardzo trudne. Już samotnie pojechałem na lotnisko, wsiadłem w samolot i wróciłem do Polski. To był trudny czas. Zrozumiałem, jak bardzo pokochałem Habi i jak bardzo mi jej brak. Ala, który opiekował się Habi, każdego dnia przysyłał mi krótkie filmiki, na których mogłem obserwować zachowanie Habci. Choć Ala przekonywał mnie, że pies czuje się dobrze, to ja widziałem to trochę inaczej. Miałem wrażenie, że pies każdego dnia jest coraz bardziej smutny i przygaszony. A zresztą też czułem smutek i tęsknotę. Say, I miss you, Derek. I miss you, Derek. I miss you. I miss you, papa. około tygodniu nie wytrzymałem i niewiele myśląc kupiłem bilet, spakowałem plecak i wróciłem do Libanu, żeby razem z Habi przetrwać czas i przejść wszystkie procedury związane z jej przyjazdem do Polski. Gdy znowu ją zobaczyłem, radości nie było końca. Kawunia! Cześć piesku! Cześć kochanie! Cześć Krysiu! Wytrzymałaś! Przepraszam, że cię zostawiłem. Moje szczęście kochanie! Cześć kochanie! Hej, 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 hej! Cześć kochanie! Moje szczęście! Już jestem, już jestem. Jest. Kiedy opadły pierwsze emocje, przyszedł czas na znalezienie dla nas domu. Wybór nie był łatwy, jednak finalnie zdecydowałem się wynająć współdzielony pokój w mieście Jdeideh. Jdeideh to niewielkie miasto zlokalizowane około 6 km na północ od Bejrutu. Niewiele tu atrakcji, ale potrzebowałem znaleźć miejsce na dłuższy czas, a ceny były tutaj znacznie niższe niż w Bejrucie. Zamieszkaliśmy w jednym z bloków w pięknym mieszkaniu na 6. piętrze. Naszą współlokatorką była przesympatyczna dziewczyna o imieniu Candy, która jak się szybko okazało była lekarzem weterynarii. No cóż, kolejny raz okazało się, że nie ma przypadków i los doprowadził nas właśnie tu, gdzie nie tylko mieliśmy miły kąt, ale również wsparcie Candy, która wraz ze swoim chłopakiem okazała nam mnóstwo wsparcia podczas całego pobytu. Pierwszy dzień przyniósł nam małą niespodziankę w postaci kota, który mieszkał tu już wcześniej i chwilę trwało, zanim Habi przestała go ganiać po domu. Przez pierwsze dni poznawaliśmy okolice i organizowaliśmy się na miejscu. Co pewien czas odwiedzaliśmy klinikę, w której Habi była szczepiona i poddawana badaniom, które były niezbędne do skompletowania dokumentacji, bez której nie bylibyśmy w stanie wyjechać do Polski. Czas mijał szybko, a my coraz bardziej zadomawialiśmy się w Libanie. Poznaliśmy chyba wszystkich w okolicy i nie czuliśmy się tutaj sami. Żyliśmy sobie spokojnie, czekając na dzień, w którym będziemy mogli pojechać do Polski. Czasu mieliśmy mnóstwo, więc postanowiłem, że wykorzystam okazję, żeby odwiedzić miejsca, które nie znajdowały się na trasie naszej wędrówki, a Habi mogła godnie pożegnać się ze swoją ojczyzną. Odwiedziliśmy m.in. Baalbek, miasto, w którym znajdują się pozostałości po starożytnym Heliopolis oraz największe odkryte do tej pory monolity. Pojechaliśmy też na północ odwiedzić wioskę Kfar Bebnin, w której przeczekiwaliśmy deszcz, wędrując szlakiem libańskim. Mieliśmy dużo szczęścia, bo podczas naszej wizyty odbywał się tam ślub, na który otrzymaliśmy zaproszenie. Mogłem więc przyjrzeć się tradycjom weselnym oraz uczestniczyć w przygotowaniach oraz zabawie weselnej. Był naprawdę cudowny czas. Yes, video. Yes. No, nice. Good. Allah. Ali. Tore. Yes. Abed. Jdeideh nie oferowało wielu atrakcji. Nie było tu też miejsc, w których można byłoby spacerować z psem. Eksplorując okolice w pobliskiej Daurze, znalazłem niewielką kafeterię, którą prowadzi przemiła rodzina Habsi. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo i spędzaliśmy z nimi prawie każdy wieczór. To był wspaniały czas, a Żużu, Gabi i ich dzieci Miria, trojaczki Elia, Haja, Lana oraz syn Elias stali się nam bliscy jak rodzina. Długi czas spędzony w zatłoczonym i bardzo głośnym mieście niestety wpłynął bardzo na psychikę Habi. Pod koniec drugiego miesiąca zaczęła bardzo bać się samochodów i miałem sporo problemów, żeby wyprowadzać ją na spacer. Jest kryzys, mamy impas. Za dużo samochodów, za dużo hałasu i pies jest wystraszony, niestety. Musimy to jakoś przeczekać. Znowu mi się pies schował, znowu. Idziemy, Habi. Chodź, kochanie. Nie bój się. Kto się schował? Kto się schował przede mną? Habunia. Chodź, idziemy dalej, chodź. Lęk był tak duży, że bała się nawet, gdy spędzaliśmy czas na balkonie. Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby nie nasza kochana rodzina Habsi, u której Habi czuła się swobodnie i mogła odpocząć od zgiełku miasta. Mijały kolejne dni, a ja czułem się tutaj coraz lepiej. Czas upływał nam spokojnie, a każdy dzień przynosił wspaniałe chwile. Poznawaliśmy coraz więcej ludzi i choć z uwagi na język arabski trudno było się nam porozumieć, to czuliśmy się z nimi swobodnie. Dzięki tym spotkaniom nauczyłem się wielu arabskich słów, które pomogły mi nieraz w codziennych sytuacjach. Życie w Libanie coraz bardziej mnie wciągało i poczułem, że mógłbym tu zamieszkać nawet na stałe. Serdeczność i otwartość tych ludzi sprawiła, że czułem się jak jeden z nich. Często spacerowaliśmy z Habi po okolicy. Pod koniec pobytu znaliśmy tu już każdy kąt, każdą ulicę, sklep, restaurację i wszystkie niezliczone skwerki i trawniki, a Jdeideh i Daura oraz ich mieszkańcy stali się nam bardzo bliscy. Dni zaczęły mijać coraz szybciej, a ja pomału zacząłem sobie uświadamiać, że nasz czas w Libanie dobiega końca. Skompletowałem już prawie wszystkie dokumenty potrzebne do wylotu. Czekaliśmy tylko na najważniejszy dokument. Test krwi na przeciwciała przeciw wściekliźnie. Załatwienie wszystkich formalności miało trwać od 3 do nawet 4 miesięcy. Jednak dzięki pomocy naszych libańskich przyjaciół udało się zdobyć wszystkie potrzebne dokumenty w niecałe 2 miesiące. Candy wykorzystała swoje znajomości i pomogła nam dużo taniej kupić klatkę, w której Habi miała odbyć podróż do nowego domu. Zobacz, Habunia, co przyszło. Klatka dla ciebie jest, no. Ty będziesz jechać. No. Wielkie to jest, jak nie wiem, jak dla konia. Nie chcesz, co? Candy pomogła nam również sprawdzić dokumentację oraz załatwiła ostatnie wymagane formalności na lotnisku. Dobrała też lek dla Habi, który miał złagodzić stres związany z podróżą. Republic Lebanese. This is. Okay, these are for the airport. For the airport, and this index they usually in Europe they ask for it. So okay. the doctor in the airport. They wouldn't ask me about this. No, no. Usually, sometimes when you travel, they don't ask for anything. Sometimes you go, they don't ask for any paper or something. W końcu doczekaliśmy dnia, w którym nasza kolejna wspólna przygoda miała dobiec końca. Ostatni wieczór spędziliśmy z przyjaciółmi i naszą ukochaną rodziną Habsi. No i to jest nasz ostatni wieczór tutaj w restauracji Żużu i jej rodziny. Przyjechał też Ali z Baalbek, także jest naprawdę fantastycznie. He's leaving tomorrow. Yes. We're crying. I will miss you guys. And me, I'm gonna miss you. Hey, Habibti. Także jutro pakowanie i lecimy do Polski. Żużu kroi tort pożegnalny. It's for dark. So delicious. Thank you. Habunia, dzisiaj masz bal, co? Masz bal. Jutro, żeś w samolocie tego nie żałowała. Tak. No i przyszedł ten ostatni dzień, za momencik pakowanie i wieczorem lecimy na lotnisko. No ja czuję się zestresowany, nie wiem czy to mój stres, czy Habi. Pies na pewno czuje, że coś się dzieje, trzęsie się cała. Mam nadzieję, że wszystko sprawnie pójdzie. Na lotnisku chyba nie będę nagrywał. Mam dwa plecaki, laptop i tą wielką klatkę, no i Habi na głowie, więc spróbuję może zrobić tam tylko kilka zdjęć. Ważne, żebyśmy po prostu przeszli przez to jakoś, szczególnie Habi, no bo dla niej będzie to naprawdę niewyobrażalny stres. Także no, zabieram się teraz za pakowanie. No. Jesteśmy na lotnisku finalnie, za mną tam nasz pakunek, klatka z plecakiem, z plecakami właściwie. Będę próbował, tutaj jest Habi, tutaj biedulka czeka. Będę próbował teraz jakoś ogarnąć się tutaj, samemu naprawdę jest mi trudno, bo to waży strasznie dużo, jeszcze dodatkowo pies, który jest naprawdę poważnie zestresowany sytuacją. No ale nic, napieramy, Polska coraz bliżej. Moje szczęście. Prawie pojechała już transportem do samolotu, ja idę na odprawę osobistą. Kurde, normalnie jest szok. To się wszystko tak szybko dzieje, że nie ogarnią tego. Dobrze, że jeden celnik mi pomógł i bez kolejki nas przepuścił, także wszystko udało się na razie załatwić. Papiery przeszły, więc póki co jest ok. Idę dalej na kontrolę. No, udało się przejść odprawę, mimo tego, że przekroczyłem termin wizy. W efekcie nie przedłużałem jej i udało się bez problemu, bez żadnych tam problemów. Teraz idę się czegoś napić i będę czekał na samolot. Jestem naprawdę potwornie zmęczony i cały czas myślę o Habi. Nie wiem co u niej. Mam nadzieję, że śpi, ale jeszcze na pewno nie ma załadunku na samolot, bo jeszcze nie przyleciał z Warszawy, więc jeszcze gdzieś pewnie w zimnym magazynie, w gorącym magazynie pewnie jest. Oj, nie jest to naprawdę, wolałbym przejść znowu 500 km niż przechodzić to jeszcze raz, szczególnie, że pies naprawdę bardzo się stresuje. No ale to już ostatni etap, naprawdę ostatni etap i będzie w domu, będzie mogła poczuć się bezpiecznie. Gdy byliśmy już na lotnisku, radość przeplatała się ze smutkiem. Cieszyłem się, że już za kilka godzin będziemy w Polsce, ale było mi jednocześnie żal opuszczać miejsca i ludzi, z którymi tak bardzo się zżyłem. Nie przypuszczałem wtedy, że los okaże się tak przewrotny. No niestety mamy opóźnienie pół godziny. Mam nadzieję, że tabletka Habi będzie działać do końca, bo przed nami jeszcze niecałe 4 godziny lotu. Okej, zaraz startujemy, więc do zobaczenia w Polsce. Siedząc w samolocie i czekając na start, nawet nie podejrzewałem, co wydarzy się za moment. No i niestety nie poleciałem. Wysiadłem z samolotu, bo się okazuje, że Habi przegryzła klatkę podobno i spieprzyła ją. Więc w takiej klatce zniszczona no nie może lecieć. Jest dupa. Także wracam i odbieram Habi Nie wiem, ryczeć mi się chce. To jest po prostu coś niesamowitego. 2500 w dupie i będę czekał tutaj znowu nie wiadomo jak długo, nie? Także jaja. Muszę kupić nową klatkę. Nie sądziłem, że takie będą problemy. No nic. Będę meldował dalej. Siedzę w hali odlotów. Czekam aż zaprowadzą mnie i dostanę nową wizę. Czyli muszę przejść całą procedurę, tak jakbym przyleciał do Libanu. Jestem potwornie zmęczony. Nie wiem, czy mój plecak zdążyli go wyciągnąć, czy nie. Na razie czekam na Habia, plecakiem będę się martwił później. No, najgorzej, że będę znowu musiał szukać miejsca dla nas na nocleg. Wszystko jest naprawdę się skomplikowało na maksa. Przed chwileczką czułem złość, a teraz po prostu już trzeba to zaakceptować, wziąć to na miękko i no i działać dalej, no. O, jak się czegoś dowiem albo znajdę miejsce na nocleg i się wyśpię, bo naprawdę całą noc nie spałem, już jest dzień, to powiem co i jak, co wymyśliłem. No ale wygląda na to, że jednak chyba trzeba będzie kupić nowy bilet. No i tyle, więc koszty. Dobrze, że mam jeszcze chyba na taksówkę, więc nie jest tak źle. To znowu pokonuję tę drogę, tym razem z powrotem. Chłopaki tutaj, ci właśnie dwaj, prowadzą mnie na odprawę. Abi! Co ty zrobiłaś? Co? Udało mi się wydostać z lotniska. Na szczęście miałem jakieś tam ostatnie $20 i udało mi się wynegocjować i złapać człowieka, który wywiózł nas i jesteśmy w efekcie u naszej zaprzyjaźnionej rodziny w kafeterii Miriam. No, nie ma tutaj nikogo jeszcze, ale to nieważne. Ja po prostu jestem wykończony. A wygląda na to, że tabletka nie zadziałała, bo Habi wygląda normalnie. Jak ją przeprowadzili po tej całej akcji przeprawą jeszcze przez odprawę celną, musiałem gdzieś tam łazić po jakichś biurach, żeby dostać pieczątkę, później musiałem czekać na Habia. Jak ją przeprowadzili, to się okazało, że pies merda ogonkiem zadowolona. Biegała sobie tam po lotnisku i więc no opowiadali mi chłopaki, którzy tam zajmowali się załadunkiem, że ona po prostu przegryzła całą klatkę. Zresztą zaraz pokażę i udało jej się wybiec i w momencie załadunku, kiedy już była w luku bagażowym w samolocie, to tam uciekła, wyszła i sorry, że tak nieskładnie mówię, ale naprawdę czuję się totalnie zmęczony. W każdym razie wydostała się, przegryzła tą klatkę już będąc w samolocie i trwał jeszcze dalej załadunek bagaży, więc ona wybiegła z samolotu i biegała po płycie lotniska, więc było no grubo było. Dobrze, że to się tak stało, a nie, że pies biegał po pokładzie w trakcie lotu. No teraz muszę po prostu tutaj poczekać. Zostawię tutaj cały Majdan, pojadę wypłacić jakieś pieniądze z bankomatu, no i będę szukał dla nas jakiegoś noclegu, a później po prostu będę szukał znowu kolejnego lotu, ale wcześniej będę musiał kupić nową klatkę, na pewno mocniejszą, no i pomyśleć coś o jakimś takim silniejszym środku, nie wiem, nasennym, no bo przecież drugi raz już takiego błędu nie popełnię, chociaż kto wiedział, no po prostu dostała tabletki. No ale ewidentnie nie zadziałały, zresztą zaraz pokażę. No Habi jest, no jakby nie brała żadnej tabletki na tym, no jest normalna, pełna energii, biega sobie normalnie, jakby się nic nie stało. Dobra, chodź, pokażę ci jak wygląda klatka. Ona jest już rozłożona, żeby zmieściła się do taksówki. Tutaj Habi przegryzło po prostu to, te plastikowe elementy i po prostu się wydostała z klatki. Także tak to wygląda. Także o zwrocie jakichś kosztów za bilet nie ma w ogóle mowy. To jest ewidentnie no, problem i wina po mojej stronie. A tutaj widać te elementy, które wygryzła po prostu. Proszę bardzo. Habunia, jakby się nic nie stało, proszę bardzo. Zadowolona, że znowu jest tutaj u znajomych, u rodziny. Pies jest wolny i co mu zrobić? Nic. Habcia. Habunia. No i co ty teraz, co my teraz z tobą zrobimy, co piesku? No a Habi, kiedy przegryzała te plastikowe elementy, poraniła sobie dziąsła i zęby i krwawiła. No ale teraz już jest wszystko dobrze, także myślę, że trzeba po prostu wziąć na klatkę, no i ochłonąć te troszeczkę nerwowe sytuacje, kiedy mnie wyprowadzano z samolotu i później czekanie tam to wszystko, no po prostu już trzeba po prostu wziąć na klatkę i znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. No póki co pewnie znowu trzeba będzie przejść całą tą procedurę, czyli odczekać jakiś czas, bo trzeba znowu Habi zgłosić na lotnisku, ale wcześniej kupić bilet, więc no wygląda na to, że Liban nie odpuszcza i nie chce nas wypuścić. No, poczekam tutaj na znajomych, wypiję jakąś kawę i pójdę w miasto, będę się organizował na nowo. Także no przygoda trwa, jak nie wiem. Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie. Wczorajszy dzień spędziliśmy u naszej kochanej rodziny Habsi w restauracji. Odpoczęliśmy trochę, a dzisiaj wróciłem tutaj do Żdeideh. Dzięki Candy mogę tutaj zostać kolejne dni. No i dzięki niej również mamy już papiery, bo dzisiaj nie ma już odpoczywania, dzisiaj już jest załatwianie. Pokombinowaliśmy troszeczkę z dokumentami i mamy zgłoszoną Habi na lotnisku. Mam też klatkę, tym razem z metalowymi okienkami. Natomiast jutro z jej chłopakiem będziemy próbowali tą konstrukcję wzmocnić, bo mam naprawdę poważne obawy, że Habi sobie i z tym poradzi. Więc zobaczymy, co jutro tutaj wymyślimy. Będzie trzeba tutaj troszeczkę poskręcać takie plastikowe elementy w środku i myślę, że będzie dobrze. Na wszelki wypadek też kupiłem kaganiec. Mam nadzieję, że nie będę go musiał użyć, bo Habi była nieszczęśliwa, jak go jej przymierzałem i mam nadzieję, że te wzmocnienia sprawią, że po prostu będzie mogła no, przelecieć bez tego paskudztwa. No i zostaje nam tylko kupno biletu. Myślę, że dzisiaj wieczorem, może jutro uda się bilet kupić, no i będę już znał datę powrotu do Polski, czy datę próby powrotu do Polski. Mam nadzieję, że tym razem już się wszystko uda. No ale jak będzie, to zobaczymy w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach. Upgrade of the cage. Yes. Because it's easier. Then we open because it's. Gdy udało nam się wzmocnić klatkę, zacząłem szukać kolejnego biletu na lot do Polski. Było z tym trochę problemu, ponieważ na stronie naszego narodowego przewoźnika opcja transportu psa przestała być dostępna. Ciekawe, że tym razem był z tym problem. Do tego ceny biletów rosły z dnia na dzień. Na szczęście za prawie ostatnie pieniądze udało mi się kupić bilet dla naszej dwójki. Teraz pozostało nam czekać na kolejny lot. Ten czas spędziliśmy u naszych przyjaciół w kafeterii Miria. Gabi czuła się tam dobrze i mogła się wyciszyć przed kolejnymi stresującymi sytuacjami. Mieliśmy więc przyjemny kąt wśród przyjaciół, którzy dbali o nas każdego dnia. Nigdy nie zapomnę naszych rozmów i pysznego domowego jedzenia, które tutaj smakowało wyjątkowo. Ten czas sprawił, że jeszcze bardziej pokochałem Liban i jeszcze trudniej było mi stąd wyjeżdżać. Tym razem na lotnisko odwiózł nas Gabi. Razem z synem pomogli mi złożyć klatkę transportową. Dzięki ich pomocy było mi dużo łatwiej przejść wszystkie lotniskowe formalności. Naprawdę trudno było się z nimi rozstać, a machając im na pożegnanie miałem w sercu życzenie, żebym mógł jeszcze nie raz ich spotkać. Pożegnałem się z moją ukochaną rodziną. Jestem już po odprawie. Niestety były też przygody, bo po ostatnim jakby nieudanym locie do Polski tutaj celnicy nie wypełnili wszystkich formalności i trzeba było wyjaśniać, skąd ja tutaj jestem. Po prostu dostałem pieczątkę, w systemie było, że wyjechałem, więc trzeba było wyjaśniać. No, ale to nieważne. Najważniejsza jest Habi, która niestety jest mocno zestresowana. Tabletki niestety nie zadziałały kompletnie. Nie wiem, drugi raz nie zadziałały tabletki, teraz dostała większą dawkę i przy czekinie czekałem z nią, próbowałem ją uspokoić. Niestety musiałem też jej założyć kaganiec. Nie wiem co się dzieje. W każdym razie no, pies przeżywa traumę. Ja zresztą też i nie wiem co, po prostu nie wiem. Idę do wyjścia, będę czekał na samolot, który jest znowu opóźniony, tak jak ten ostatni lot. No i denerwuję się, szczerze się denerwuję, bo nie wiem jak ta moja psinka kochana, co ona teraz robi. Na pewno nie wiem, na pewno próbuje się wydostać. Mam nadzieję, że nic sobie nie zrobi. Oj, niech to się już skończy. I to jest pierwszy i ostatni lot z psem. To naprawdę to zbyt dużo mnie kosztuje, przede wszystkim Habcie. Także idę. Mam nadzieję, że wszystko się uda i będę mógł powiedzieć: witamy w Polsce. Jestem już w samolocie. Przed chwileczką pytałem chłopaka, który odprawiał Habi. Na razie się nic nie dzieje, to znaczy pewnie nie udało się Habi sforsować klatki, ale na pewno przeżywa to bidulka. Jestem bardzo ciekawy, co u niej. Przekonamy się za 4 godziny. Zaraz startujemy. Gdy nasz samolot wzniósł się ponad chmury, czułem tęsknotę, ale miałem też poczucie, że los nieprzypadkowo przywiódł mnie właśnie tu, do Libanu. Do miejsca, które stało się moim drugim domem. Od teraz o tym pięknym kraju, ludziach i chwilach tam przeżytych będzie mi przypominała Habi. W jej oczach zawsze będę mógł zobaczyć to wszystko, co udało się nam razem przeżyć. Wylądowałem. Idę teraz biegiem po Habi. Widzę Habi. Widzę jej klatkę. Trzeba ją uwolnić. Jesteś Habunia, jestem szczęściem. Zaraz. Gdy wyszliśmy z lotniska i jechaliśmy do domu, wiedziałem, że nasza historia wcale się nie kończy. Wszystko dopiero przed nami i na pewno los napisze dla nas kolejne rozdziały tej pięknej opowieści. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ile niezwykłych sytuacji, pięknych i trudnych chwil, ile wzruszeń, trudów i zaskoczeń jest przed nami. Życie to wspaniała przygoda i gdy mu zaufamy, da nam więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Drodzy przyjaciele, dziękuję z całego serca wszystkim, którzy stanęli po naszej stronie w trakcie naszej drogi do Polski. Wasza pomoc, życzliwość i poświęcony czas znaczą dla mnie więcej niż potrafię wyrazić słowami. Adrien, Twoja pomoc i organizacja badań i szczepień była dla mnie ogromnym wsparciem. Ala, Twój cudowny sposób opieki nad Habi pomógł nam przetrwać najtrudniejsze chwile. Candy, Twoje wielkie serce sprawiło, że wszystko było łatwiejsze do ogarnięcia w tym gąszczu przepisów. Nancy, za wsparcie w organizacji transportu i noclegu. Dziękuję, że otworzyłaś przed nami swój dom. Rodzinie Habsi dziękuję za każdą chwilę spędzoną razem. Za rozmowy, pyszne domowe jedzenie i za kąt, w którym mogliśmy poczuć się jak w domu. Nie ma takich słów, które mogłyby oddać moją wdzięczność. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierali nas finansowo. Koszty związane z pobytem w Libanie przekroczyły 15 000 złotych, a Wasza hojność i wsparcie przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Nie wiem, czy bez Was udałoby nam się to wszystko zrealizować. Dziękuję za każde słowo wsparcia, za kibicowanie nam, motywowanie i wiarę w nasze powodzenie. Wasza obecność i wsparcie znaczą dla mnie więcej niż mogę wyrazić. Na koniec dziękuję również Tobie. Dziękuję za to, że jesteś. Twoja obecność ma dla mnie naprawdę ogromne znaczenie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnej podróży.